powiem wam szczerze, że tego typu działania strasznie nie lubię, dlatego że to jest znęcanie się nad końmi i biedne konie w okrutny sposób są traktowane. Pan tak powiedział, że znęcanie. No moim zdaniem tak, nie uważa pani tak? Nie uważam. A czemu? Jak się człowiek trochę zna, to widzi. No to niech nam pani opowie w takim razie do reportażu, dlaczego. Konie ciągną ciężkich ludzi. Jakich ciężkich ludzi? Taką bryczkę ciężką też ciągną. To jest 300 kg, to jest dwie osoby spokojnie uciągną. No właśnie, jak widzicie, woźnica zawsze będzie mówiła to samo, ja nie popieram. I uważam, że jeśli chciałaby ta pani ciągnąć, to mogłaby sama. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w Krakowie, to Tomek nawiązuje do koników, które ciągną ludzi, a w zasadzie to do ludzi, którzy są ciągnięci przez te koniki, żeby sami sobie pociągnęli te wozy ciężkie. Tak sobie myślę o tych biednych konikach, że może w takim vlogu będę mógł was zachęcić do tego, żebyście nie korzystali po prostu z usług osób, które wykorzystują zwierzęta do tego, żeby ciągnęły ich i dla rozrywki świetnie się bawią, a przecież zwierzę naprawdę cierpi. Obważanek, symbol Krakowa. Jakie obważanki u pani kupimy? Wszystkie. Jak pan kupi, to powiem z 20. No jak reklamę pani zrobi, obejrzy to parę tysięcy ludzi, to przyjdą do pani kupić. Nie, nie jest napisane, jakie są. No. Pisze tam na dole. A, Max Zamsu. Jak pan kupi obważankę, to powiem panu, z czym są. A jak pan kupi dwie, to wydam panu reszty. A jak pan kupi trzy, to mam tutaj takie za darmo przewodniki do panu dam. To jest ciekawe, że ludzie jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że powiedzenie dwóch słów do kamery może spowodować, że do tej pani przyjdzie mnóstwo ludzi, którzy obejrzą tego vloga. A pani mówi, że jak kupię, to wtedy powie nam o tym, jakie to są smaki. No ja myślę, że jeszcze dużo osób nie docenia wideo, szczególnie starszych. Co to za pyszne rzeczy tutaj u was można dostać? Oscypki. Oscypeczki? Górskie? Górskie, z czarnego Dunajca. I z czego taki oscypek? Krowie, owcze, kozie. Bilecik. Do kontroli. Opuszczasz nas? Don't cry. Faktura na drogę. To jest miejsce 72, wagon numer 5. Dziękuję. Wybierzyłaś. Dzieckiem, to wpadaliśmy z rodzicami na targ, zresztą mieliśmy też budkę na targu i sprzedawaliśmy różnego rodzaju rzeczy, zazwyczaj spożywcze. Pomagała nam nasza babcia i bardzo to wszystko fajnie funkcjonowało. Jakie one są? To... Co to takie jest, nie? Cały targ się już pakuje w Praszce i wszyscy zaraz pojadą do domu. Sukienki? Oczywiście, bardzo ładne. Dla żony, dla narzeczonej, dla teściowej również. No i dla kochanki też by się coś znalazło. A, dla kochanki mówi a pani. Co? Też już pakowanko? Tak. Dlaczego tak krótko ten targ działa? Nie wiem dlaczego. Proszę się pytać władz. Co tam ciekawego u pana znajdziemy? To widać, troszeczkę więcej już sprzedane. I to jakie rzeczy? Używane? Tak, używane. Tak i można powiedzieć ala niemiecki flomark. O, jak fajnie. No. Droga kochana i przez wszystkich uwielbiana babciu Tereso. No wszystkiego najlepszego z okazji ukończenia 80 lat. To jest moja babcia, babcia Teresa z Woodstocku, tak bardzo często o niej mówię, dlatego że jak miałem 15 lat, to zabrała mnie na Woodstock.
Bardzo lubię do siebie przyjeżdżać, babciu. Ja również lubię, tęsknię za tobą, jak tylko, żebyś tylko przyjechał i spotkać się. Jak przyjadę następnym razem, to do Lublińca pojedziemy. Ojej, ojej, ojej. A mi opowiesz trochę o Lublińcu, weźmiemy kamerę, nagramy ojej. Coś. Ojej, i ten dom tam, gdzie, ojej, co się tam gdzie działo, Boże. W tym domu byliśmy, gdzie... W środku byliście? Byliśmy, remont prawie robił ten, bo to już nowy właściciel kupił. Aha. To. I opowiadałaś mu o tym, jak tam było? Opowiadałam mu, tak, jak i co, gdzie. No grzeszny, miły był taki. Wielkie ukłony dla ciebie, dla twojego hartu ducha, dla twojej pogody ducha, dla patrzenia twojego na świat, bo to ty uczysz ludzi i oni się od ciebie uczą, w jaki sposób można pozytywnie przeżywać to, co się dzieje obok nas, w jaki sposób pozytywnie można korzystać z tego, co świat daje. Ponieważ bardzo pragnąłeś być obecnym na tym Woodstocku, a ponieważ byłeś jeszcze za młody, rodzice nie chcieli ci pozwolić, żebyś pojechał, a nie miałeś nikogo takiego opiekuna, żeby ci towarzyszył. Więc przemyślałam sprawę i zgodziłam się, pomyślałam sobie, może przeżyję to jakoś, jeśli nie przeżyję, to tam zostanę. Świat tobie dał m.in. kawałek przystanku Woodstock. Przystanek Woodstock się bardzo zmienił. Wiem, że byłaś na przystanku Woodstock wiele lat temu, ale przystanek Woodstock, mimo że się zmienia, bo jest inna muzyka, jest inna scena, inne dekoracje, my jesteśmy trochę inni, to jednak jest ciągle ten sam. Jest ciągle ten sam, tą samą serdecznością i przyjaźnią. Atmosfera była wspaniała, była tak pogodnie i tak wtedy powiedziałam, gdyby wszędzie była taka atmosfera, jak tutaj na przystanku Woodstock, nie byłoby wojen, nie byłoby nienawiści, bo ludzie byli sobie tacy życzliwi, po prostu jeden drugiemu coś pomóc i tak do siebie mile wzajemnie odzywali się. Babcią, do zobaczenia i jedziemy dalej w podróż. Kończymy naszą przygodę z Praszką, z moją najukochańszą babcią. Jeśli się wam podobało, to subskrybujcie nasz kanał. I dawajcie łapki w górę.